Hej, cześć, siemano, witajcie, Kamil Nikodem z tej strony i dzisiaj kolejny vlog z Nowego Jorku. Zresztą taki niepełny, bo później jedziemy gdzieś indziej. Także, ale teraz jedziemy właśnie do klubu tego samochodowego, więc tam wczoraj nie było, za to dzisiaj będzie. Zobaczycie, jakie tam są kozackie auta. No to co, lecimy do metra jak zwykle. No to jesteśmy już tutaj w Car Club w Nowym Jorku. Wbijamy. Patrzcie w ogóle, jakie tutaj są wszędzie samochody. Taki hangar wielki, można sobie wypożyczyć nie tylko samochody, są również motory. I teraz wielu samochodów widzę, że też nie ma. Jest jeszcze trochę więcej tych aut. No ale i tak niezłe tutaj zostały egzemplarze. Niektóre kosztują po 10 milionów złotych. Także ostro, na przykład ten tutaj Ford F40. No niezły, niezły. I tak sobie Amerykanie mogą tutaj przyjść i wypożyczyć furę. To jest taki po prostu klub. Jak ktoś ma taki samochód, może go tutaj wstawić, oni go pielęgnują i dodatkowo jest w klubie. Tak jak w Polsce są takie kluby też. Pijemy kawę w klubie członkowskim, na nielegalu trochę, bo tu nie wolno. Idziemy teraz na lotniskowiec zobaczyć tutaj. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. Robi wrażenie tutaj z dołu. Zobaczymy, jak będzie już na pokładzie. Masakra, co tu jest. Samoloty i inne statki kosmiczne. Zaraz zobaczymy. Słabszy dźwięk teraz będzie, bo kazali mi zdjąć mikrofon. No, ale strasznie dużo ludzi tutaj jest na tym lotniskowcu. No i dużo samolotów też. Idę teraz zobaczyć traktowiec NASA. No i stąd wychodzę, bo jest masakra, ile tu tłum jest, można tam jeszcze pooglądać, no ale to tak sobie.
On podobno nigdy nie latał, był tylko wożony na Boeingu. To jest taka replika, którą po prostu testowali. No a tutaj idealnie się ludzie zachwycają. No fajny, fajny. Robi wrażenie, wielki strasznie. Niezły Oldsmobile tutaj stoi. Kurde. Tak jak widzicie, znowu jesteśmy w Oculusie tutaj, obok WTC. No bardzo fajne miejsce wam powiem. Takie jasne, przejrzyste, fajne chyba tutaj fotki muszą wychodzić. I dzisiaj już tak wszystko na chillu robimy, powoli sobie chodzimy, już nie zwiedzamy tak ostro. Oprócz tam tych samochodów, bo tam trzeba było być na rano. I tyle, zobaczymy zaraz gdzie pojedziemy, bo dzisiaj jedziemy na lotnisko. Zaraz musimy zabrać bagaże i powoli zbierać się na lotnisko. Słuchajcie, jedziemy już właśnie na lotnisko i wracamy tutaj po rzeczy, po walizki tutaj do domu na Madison Street. No i bierzemy zaraz manatki i lecimy na lotnisko taksóweczką. No i gdzieś lecimy. Zobaczycie gdzie? Też do Ameryki, ale zobaczycie gdzie. To jesteśmy na lotnisku, tutaj, na Delcie, lecimy Deltą i zobaczycie zaraz, gdzie będziemy lecieć. Zobaczcie, tutaj zamawia się wszystko na iPadach. Normalnie. Ja mam zhakowanego. O, można sobie wyjść do aplikacji, normalnie nie można na innych. Dobre. Na rękawy wbijamy do samolotu właśnie. Nawilżają samolot, zobaczcie tutaj jaka para leci. Bo strasznie sucho jest w samolocie, więc tutaj nawilżają w Delcie. Nieźle. Bye bye. Bye. Thank you. Have a good evening. Bye. No to jesteśmy, słuchajcie, w... No to jesteśmy w... Na Florydzie, jesteśmy w Fort Myers. No.
bo się wysławić nie mogłem tutaj. Idziemy, bo już nie spałem od tylu godzin. Jestem tak zmęczony, tak mi się oczy po prostu zamykają, że po Nowym Jorku jestem tak zmęczony psychicznie. Fizycznie nie do końca, ale psychicznie masakra jest jakaś i umieram po prostu. No, więc jak widzicie, jesteśmy na Florydzie. Już trochę się zmieniła tutaj atmosfera, powietrze. Jest już tak wilgotno i tak dalej. Ale powiem wam, że będzie mi trochę brakować tutaj Nowego Jorku i next stop is Avenue U. Takie ulice tam były w metrze. Tak fajnie, śmiesznie mówili. Oj kurde, Nowy Jork to jest jednak chyba najlepsze miasto tutaj na świecie. Stolica całego świata. Tak mi się podoba. No to słuchajcie, jesteśmy już właśnie na Florydzie. Dojechaliśmy tutaj do domu. I co? Jeśli wam się ten długi vloga spodobał, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę. Będą również vlogi tutaj z Florydy. I skomentujcie, jak wam się podobał Nowy Jork i jak wam podobały się vlogi z Nowego Jorku. Mam nadzieję, że było spoko. Jak dla mnie najlepsze miasto w ogóle na świecie. Szczególnie w Ameryce. No i oczywiście zasubskrybujcie kanał, aby zostać na dłużej i oglądać właśnie inne vlogaski, również tutaj teraz z Florydy. Ich będzie troszkę mniej, bo nie zawsze gdzieś będziemy tutaj jeździć. Szczególnie, że trzeba odpocząć właśnie po Nowym Jorku, bo codziennie od godziny 8 do 24 to trochę jednak było. Ja to jestem strasznie zmęczony tak psychicznie. No i dobra. Cześć, trzymajcie się. Bajo.